Cześć wszystkim, z tej strony Karolina, witam się z Wami z powrotem na moim kanale. Dzisiaj nowy odcinek Fashion Talk i nowy odcinek z serii Mierzymy. Nareszcie nadszedł ten moment, że w Polsce otworzono pierwszego Primarka i powiem Wam, że ja byłam naprawdę bardzo ciekawa tych rzeczy. W związku z tym stwierdziłam, że się wybiorę, bo akurat Primark został otworzony w Warszawie. Zrobię duże zakupy specjalnie dla Was i będziemy sobie dzisiaj te rzeczy razem przymierzać i oceniać. I powiem Wam, że wyszłam naprawdę z ogromną siatą. Starałam się złapać najfajniejsze możliwe rzeczy, jakie tylko znalazłam, ale muszę się Wam przyznać, że naprawdę było ciężko znaleźć coś super wyjątkowego. To jednak mam nadzieję, że rzeczy, które dzisiaj Wam pokażę i które dzisiaj będziemy sobie razem mierzyć, przypadną Wam do gustu. Na te wszystkie rzeczy, słuchajcie, wydałam dosyć sporo. Wydawało mi się, że jak pójdę do Primarka i złapię nawet taką ciężką siatę, to nie wydam aż takiej ilości pieniędzy. A tu się okazało, że jednak te rzeczy wcale nie były jakieś super tanie. Oczywiście to zależy też od każdej z nich, ale tak jak Wam powiedziałam, zaraz będziemy wszystko mierzyć i przekonamy się, jak to jest rzeczywiście z tym sklepem. Primark przede wszystkim słynie z tego, że ma rzeczy, które są tanie i ma rzeczy, które są idealne na co dzień. Więc będziemy sprawdzać, jak jest z jakością, jak jest z krojem, czy te rzeczy dobrze leżą i po raz pierwszy będę je mierzyła właśnie przed Wami, przed kamerą. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czy warto wybrać się do Primarka, to dzisiejszy film jest specjalnie dla Was. Zaczynamy. Ten model nazywa się po prostu Mom Jeans. Jest długości do kostek, jest właśnie taki delikatnie luźniejszy. Żałuję tylko, że one są w tym odcieniu, a nie są, wiecie, w odcieniu takiego mojego ulubionego, jasnego, stranego jeansu. Ale ten odcień też jest spoko i mówię, leżą naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie i są wygodne. Dobra. Przechodząc dalej do swetra, słuchajcie, złapałam ten sweter bardzo, ale to bardzo spontanicznie. Wziąłam go w rozmiarze XS. Jest bardzo przyjemny, jest zrobiony z takiego jakby misia, to nie jest do końca taki sweter, więc to jest ten plus, że on nie będzie się peelingował. Podoba mi się, jak leży, jest to taki, wiecie, sweter idealny tak naprawdę na jesień, możecie go nosić tak klasycznie, natomiast ja tak unikam noszenia swetrów, bo wtedy nie podkreślają w ogóle talii, więc wolę, jak one sobie, wiecie, tutaj jakoś fajnie opadają, albo sobie na przykład kawałek tutaj tego swetra gdzieś tam włożę w jeansy. Także powiem Wam, że naprawdę jestem miło zaskoczona, jeśli chodzi o nasz pierwszy zestaw, czyli o jeansy i o sweter, bo zarówno cena, jak i jakość jednej i drugiej rzeczy jest naprawdę bardzo, ale to bardzo okej. Okay. To jest marynarka, która mi się bardzo spodobała. Ja ostatnio w ogóle mam, słuchajcie, manię, jeśli chodzi o marynarki z ekoskóry, więc byłam jej bardzo ciekawa. Wzięłam ją w rozmiarze 42 i jak widzicie, pomimo tego, że ona jest w rozmiarze 42, czyli XL-ka, wcale nie jest jakoś super za duża, więc tutaj z rozmiarami według mnie trzeba trochę uważać. Do tych jeansów ona leży tak średnio. Uważam, że tutaj te spodnie powinny być, wiecie, jakieś bardziej obcisłe, przez to, że ona jest oversize'owa. Natomiast jej cena jest bardzo przegięta, jeśli chodzi o Primarka. Słuchajcie, ta marynarka kosztowała w Primarku 155 zł. Według mnie to jest naprawdę ostre przegięcie, bo za tą cenę można kupić fajną marynarkę w Zarze, a nie w Primarku. Jakby Primark zawsze mi się kojarzył z taką, wiecie, naprawdę niską półką cenową, a nie z marynarką za tyle pieniędzy. Więc jakby niby jest spoko, ale właśnie biorąc pod uwagę jej cenę, to nie ma się to w żaden sposób do wykonania. To wykonanie jest bardzo mocno średnie. Ogólnie jest ok, ale wiecie, jakby bez rewelacji. W ogóle jak teraz byłam w Primarku, to mówię, udało mi się złapać kilka fajnych rzeczy, ale większość rzeczy to są naprawdę takie na maksa basiki. Więc jeżeli pójdziecie tam i będziecie szukali nie wiadomo czego, jak modowego, to może uda Wam się znaleźć tylko i wyłącznie jedną rzecz, tak jak mi, torebkę, słuchajcie, która jest dosłownie jeden do jednego, jak torebki Prady. Znaczy, ta torebka nie przypomina Wam tej nylonowej torebki z Prady. Według mnie ona jest identyczna. Za tą torebkę zapłaciłam 43 zł i powiem Wam, że ona jest naprawdę bardzo spoko. Akurat jeśli chodzi o taką rzecz jak dodatek i tak dalej, gdzie możecie ją nosić właśnie na ramię, plus, no mówię, plus ma bardzo fajny kolor, to uważam, że jest to bardzo dobry zakup, bo jest to torebka inspirowana, ale jest naprawdę bardzo spoko wykonana i jak ją tylko zobaczyłam, to po prostu od razu po nią pobiegłam i mówię, musi być w odcinku. Dodatkowo macie tutaj doczepione takie jakby akcesorium, gdzie możecie, wiecie, traktować je jako portfel i tak dalej. Jest tak samo idealnej wielkości, bo zmieści w
wszystkie najbardziej potrzebne rzeczy. No musicie przyznać, że ta torebka wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo spoko. Dalej mamy sukienkę, która była jedyną sukienką, na jaką zwróciłam w ogóle, słuchajcie, uwagę. Ona kosztowała 80 zł i spodobała mi się dlatego, że jest zrobiona z dosyć grubego materiału, takiego golfowego, takiej dzianiny, plus przez to, że ma właśnie takie delikatne, subtelne rozcięcie. I powiem wam, że jak ją zauważyłam, to mówię, wezmę ją do filmu i zobaczymy i będziemy ją przymierzać i oceniać, jak leży. I teraz, jak ją założyłam, wzięłam ją w rozmiarze XS, to muszę wam powiedzieć, że ona naprawdę nie wygląda jak sukienka z Primarka. Co wy w ogóle sądzicie o tym? Wygląda jak taka, powiedziałabym, sukienka z H&M-u, nawet w sumie nie wiem skąd, ale uważam, że można ją ograć na 1000 różnych sposobów, plus jej cena była naprawdę bardzo okej. W porównaniu do tego, jak gruba jest i jak spoko jest wykonana. Jest ona taka, wiecie, z delikatnym golfem i tak dalej. I biorąc pod uwagę to, że ona może być po prostu ciepła, to jakby spoko. Na jesień jak najbardziej okej. Udało mi się też złapać taką oto kurtkę, która jest takiego jakby delikatnego baranka. I powiem wam, że ogólnie ona mi się podoba, jest naprawdę bardzo fajna, uważam, że nawet z jakimś szalikiem może dobrze wyglądać. Natomiast to jest kurtka, która była według mnie za droga, jak na Primarka. 155 zł za kurtkę, która ani nie jest ciepła, właściwie jest taką bardziej narzutką. Wydaje mi się, że to jest delikatna przesada. Właściwie to jest następna rzecz, która uważam, że jest trochę jakby za droga, jak na Primark. Przechodząc dalej, chciałam przymierzyć, słuchajcie, bluzę, dlatego że dużo osób w Primarku kupuje bluzy i bardzo sobie te bluzy chwali, one są w bardzo dobrej cenie. Natomiast jestem ciekawa, jak będzie ta bluza leżała. Kurczę, powiem wam, że naprawdę jestem pod wrażeniem. Bluza za 34 zł, która wygląda jak bluza za 150, coś takiego. Wzięłam ją w ogóle w rozmiarze XL, nie, przepraszam, w rozmiarze L, nie XL, i ona była w różnych kolorach, jedne były z kapturem, inne były właśnie bez kaptura i tak dalej, natomiast ja stwierdziłam, że chcę z kapturem, ja zawsze bluzy biorę większe, bo ja lubię, kiedy te bluzy, wiecie, są takie delikatnie oversize'owe. No i musicie przyznać, że naprawdę ona wygląda super i kompletnie nie wygląda na swoją cenę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. I to jest następna rzecz, która bardzo mi się podoba. Muszę, słuchajcie, sprawdzić, czy ona kosztowała tyle samo? Ta bluza była za 26 zł. Jestem w szoku. Naprawdę, jestem w szoku, że te bluzy tak dobrze leżą i są w tak dobrych cenach. Jak będziecie w Primarku, naprawdę bluzy opłaca się kupować. To już teraz mogę powiedzieć, że te bluzy wyglądają rewelacyjnie. No, także podsumowując cały haul, bo to byłyby już wszystkie rzeczy z Primarka, które chciałam wam dzisiaj pokazać, muszę się wam przyznać, że naprawdę według mnie można tam znaleźć fajne rzeczy, ale stawiałabym bardziej na takie bluzy, t-shirty, czyli rzeczywiście takie mega codzienne, które są po prostu w dobrych cenach. Nie wymyślałabym na przykład jak z marynarką, bo taką samą marynarkę w tej samej cenie albo nawet jeszcze taniej możecie znaleźć w Zarze. Koniecznie dajcie mi znać, która z tych rzeczy, które dzisiaj wam pokazałam, podobała wam się najbardziej, a my oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa! Killing drug dealer, I got some legal bad ass bitch. Real killer drug dealer, take you off the right path.